Gamar Jobat, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym językowi gruzińskiemu. Dzisiaj nauczymy się gruzińskiego alfabetu. Odcinek będzie poświęcony tylko i wyłącznie alfabetowi, temu jak czytać litery i jak je wymawiać i co one oznaczają. Dlaczego postanowiłem nagrać taki filmik? Jest kilka powodów. Główny jest taki, że poprosił mnie o to mój kolega z pracy z branży językowo-youtubowej, Patryk z kanału Język Wrok i też szef, powiedzmy założyciel projektu Językowa Siłka. Prawdopodobnie już w tym momencie możecie przeczytać również mój artykuł na temat języka gruzińskiego na tej stronie. Linki wszystkie będą w opisie i w komentarzu zaczepionym na górze. Kolejnym triggerem do zrobienia tego materiału jest to, że wiele osób mówi: wow, Albert, ty mówisz po gruzińsku. No, co prawda mówię tak nie do końca, ale powiedzmy, że się uczę go od dłuższego czasu, coś tam już wiem. I pierwsza rzecz, która jakby sprawia, że ludzie są pod wrażeniem, jest to, że umiem przeczytać te dziwne ich szlaczki. I chciałbym tutaj zdementować, bo ludzie zawsze uważają: o wow, ten, na pewno to pismo jest bardzo trudne, to jest najcięższa rzecz w języku gruzińskim, nie widzieliście odmiany czasowników, więc jakby proszę nic więcej nie mówić. Kwestia jest taka, język gruziński i jego alfabet to jest najprostsza część wszystkiego, całego tutaj naszego procesu nauki, całego dzieła. Generalnie w języku gruzińskim mamy 33 litery i każda z nich odpowiada jednemu dźwiękowi. I generalnie tak jak się pisze, tak się czyta. Więc od razu jak się nauczycie alfabetu, to następnego dnia będziecie w stanie przeczytać wszystko w sześciusieńko i będziecie wiedzieć, jak to się wymawia. Oczywiście są takie rzeczy, że no czasami nie dacie rady przeczytać, ale o tym dzisiaj powiemy, bo jest kilka dźwięków, których nie nauczycie się ani przez 2 tygodnie, ani przez miesiąc, a wszystko będzie wymagało bardzo dużej praktyki. Zanim jeszcze zaczniemy, jeśli chcecie coś więcej się dowiedzieć o języku gruzińskim, nagrałem na ten temat jeden z odcinków Językopedii, który już notabene niedługo będzie miał rocznicę. Nagrałem go razem z nimi z kanału Gruziński po polsku, link też macie w opisie i tu pewnie wam teraz wyskoczy z tej strony albo z tej. Więc tam zapraszam, jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na temat samego języka, a dzisiaj i w tym momencie dokładnie przechodzimy do samego czytania alfabetu. A, to jest litera A, wymawia się tak jak u nas, więcej tutaj filozofii nie ma. Kolejna litera B. B wymawia się tak samo. G. G po polsku byśmy powiedzieli, ale wymawia się to po prostu jak G. Kolejna litera D. D. Normalnie jak i u nas. Dalej mamy E. Z. Kolejna litera i tu już się zaczynają trochę schodki, ponieważ jest to T. Jest to takie wybuchowe, powiedziałbym twarde T. W sensie to nie jest nasze T, tylko to jest T. Słyszycie może teraz taki lekki podmuch powietrza, jak ja to mówię. Generalnie w języku gruzińskim, do czego zaraz przejdziemy, jest dużo dźwięków, które są jakby w parach. To znaczy dla niedoświadczonego słuchacza brzmią one tak samo, ale tak naprawdę są to dwa różne dźwięki i Gruzini bardzo mocno są na to wyczuleni, ponieważ od najmłodszych lat wiedzą o tym, że to są różne rzeczy, ale ludzie, którzy się uczą, bardzo często te dźwięki po prostu mylą. I jeden z nich to jest właśnie T i jego odpowiednik T. Kolejna litera, po kolei idziemy, to jest I. I, jak w naszych językach, nie ma żadnego problemu. Dalej mamy K. Jak słyszycie, jest to takie lekko kliknięcie, K. Przy czym w mowie zazwyczaj to brzmi normalnie. I co ciekawe, ta litera występuje również w naszych językach i to jest rzecz, na którą ja od bardzo dawna zwracam uwagę. Jak z kimś rozmawiam, to mam taki trochę fetysz słuchania i sprawdzam, czy człowiek mówi K, czy mówi takie bardziej wybuchowe K. I to jest bardzo fajna rzecz do zauważania. I najczęściej właśnie w polskim języku mamy najwięcej osób wymawia właśnie K. Kolejna litera to jest L. Zwykłe L, nasze polskie. I tutaj mam uwagę dla ludzi, którzy się fascynują sportem. Pamiętacie, był taki piłkarz Kacha Kaladze. Po polsku bardzo często się do niego zwracano jako Kacha Kaładze. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że jakby nie transliterowano gruzińskiego nazwiska, tylko transliterowano to, które miał zapisane w rosyjskich źródłach, gdzie faktycznie to L przechodziło w L i po polsku transkrypcja L to jest ły, ale ten gość ma na nazwisko tak naprawdę Kaladze i co ciekawe, on jest dzisiaj, powiedzielibyśmy, prezydentem Tbilisi, stolicy Gruzji. Kolejne litery. Jak widzicie, mamy teraz porządek alfabetyczny, jak i u nas, więc jest my, ny i o. To normalnie. Kolejna litera wydawałoby się, że też jest jakby po O i w polskim mamy P. Po gruzińsku jest to P. Jest to krótkie P i przy tym zostańmy. Nie będę zachodził jakby głębiej w to wszystko. Kolejna litera to jest Ż. Ż jak żołądź albo Ż jak żołnierz. Dalej mamy R. Normalny R. S.
A kolejna litera, i tutaj wracamy właśnie do tego, co mówiłem przy okazji litery T, a mianowicie jest to litera T. T. Jak na przykład ja jestem Albert. W transliteracji gruzińskiej. Wszystkie jakby niegruzińskie słowa, które mają w sobie literę T, są zazwyczaj transliterowane w tę literę, czyli w literę T. Jest to znowu krótkie T, ale dla takich niewprawionych słuchaczy raczej nie zauważycie tej różnicy. Warto pamiętać, że jest ta para T i T. To dla Was istotne. Kolejna litera to jest U. Normalne U. Jest to zarazem ostatnia samogłoska, o której dzisiaj mówimy, bo język gruziński samogłosek ma tylko 5. Czyli jeśli w języku są 33 litery, mamy 5 samogłosek, to spółgłosek jest aż 28. Jak już widzicie, jest ich sporo. A dopiero jesteśmy na literze numer 20, więc zostało nam jeszcze liter 13 i wszystkie z nich to są spółgłoski i tu się zaczyna powoli taka lekka jazda. Kolejna litera to jest P. 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 To jest wybuchowe P. A i w języku gruzińskim nie ma litery F, więc wszystkie litery, wszystkie wyrazy pochodzenia obcego, które mają w sobie literę F, na przykład, nie wiem, Efes powiedzmy, to jest takie tureckie piwo, bardzo popularne w Gruzji. Ono się nazywa Efes, tylko się nazywa Epezi, tak? To jest P, P, P. Takie lekko wybuchowe. Na przykład KP, też nie ma kafe, tylko jest KP. Czasami w transliteracji to się mówi, jakby tam jest F, ale w samym gruzińskim litera F nie istnieje i ta wybuchowa litera P zastępuje zazwyczaj F. Kolejna litera to jest K. Jest trochę podobna do naszego K. Prawdopodobnie nie usłyszeliście tej różnicy, ale jest różnica między K a K. No, dość wyraźna. Mianowicie K jest krótkie i to jest to, które zazwyczaj jest w transliteracji. Ważne, żeby zapamiętać, że jest kolejna para, czyli jest K i jest K. Kolejna litera, pierwsza, której w zasadzie nie możemy jakoś odnieść do dźwięków występujących w języku polskim, mianowicie jest to R. I R możecie skojarzyć z francuskim R na przykład, aczkolwiek francuskie R jest tworzone bardziej tutaj w gardle, natomiast gruzińskie R jest bardziej tworzone w gardle. Co? To francusko-niemieckie, ono się tworzy bardziej tutaj w okolicach języka i tak dalej, w buzi, a natomiast gruzińskie się tworzy w gardle, czyli jest to H, jest to dźwięk gardłowy, aczkolwiek jeśli nie potraficie tego wypowiedzieć na początku, to możecie sobie jakoś tam wyobrazić, że to jest niemiecki czy francuski i wymawiać w jakiś sposób dźwięk H. Kolejna litera to jest taka, o której można nagrać chyba cały filmik i cały instruktaż, jak się jej nauczyć. Ja się jej nauczyłem po mniej więcej 2 miesiącach praktyki, siedzenia, stania przed lustrem i po prostu próbowania, dopóki mi nie wyjdzie poprawna wymowa. Jest to litera K, K, K. Zupełnie nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Generalnie to powstaje tutaj w gardle. Jest to troszeczkę dźwięk krztuszenia się. Jest to na przykład obecne w słowie bardzo ważnym dla każdego języka, czyli woda. Po gruzińsku woda to jest tskali. Druga litera, czyli jest tskali. Mhm. A k. Musicie stać przed lustrem i próbować wydobyć ten dźwięk gdzieś tutaj, mniej więcej z jabłka Adama, nie? K. Dobra. Koniec, kiedyś może nagram, jeśli chcecie, oddzielny odcinek poświęcony tej literze, jakimś może łamańcom językowym z nią związanych i tak dalej. Kolejna litera, to już jest prosto, jest to sz. Przy czym sz w języku gruzińskim jest troszeczkę bardziej miękkie niż polskie. Kolejna litera to jest cz. Cz. Po polsku ja bym to raczej mówił, że to jest cz, czyli nie wiem, Czesław. Ale jest nadal, jest troszeczkę aluzja tutaj do poprzedniej litery, czyli do sz, mianowicie jest ono lekko bardziej miękkie, czyli jest to cz, cz. Na przykład takie nazwisko gruzińskie Czakwetadze. Kolejna litera to jest c, zwykłe c, tak jak u nas po polsku. Następna litera bardzo ciekawa i której moim zdaniem bardzo mocno brakuje w języku polskim, bo mamy bardzo dużo słów zawierających ten dźwięk i musimy to przedstawiać zazwyczaj zawsze w zasadzie dwoma literami, czyli dyzy. Po gruzińsku jest to dzy. Kolejna litera, przed chwilą byliśmy przy c, a teraz mamy c. 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 C jest też bardzo krótką literą i znowu wracamy do słowa tskali, czyli woda. I to jest ten pierwszy dźwięk, który tu słyszycie. Tskali, tskali, tskali. Tak to działa. Generalnie to jest chyba najłatwiejsza para do rozróżnienia, ponieważ mamy c i mamy c. To jest wyraźnie krótsze i wyraźnie gdzieś tam też to widać. Kolejna litera jest bardzo ciekawa, ponieważ do polskiego nie można jej za bardzo odnieść. Jest to c,
cie. Czyli coś podobnego do poprzedniego c, ale jest to cie. I dużo osób ją transliteruje jako cie, jako czy z apostrofem, czyli jakby miększe niż czy. A też czasami zdarzało mi się, że widziałem, że jest to transliterowane jako dzie, tylko miękkie, w sensie dzie. Mhm. Jeszcze większe niż u nas, bo to jest cie, cie. Kolejna litera to jest ch. Ch. Mocne gardłowe ch. On też bardzo mocno idzie od gardła, czyli to jest ch, 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 ch. W ten sposób. Zostały nam jeszcze dwie, a przedostatnia litera w gruzińskim alfabecie to jest dż. Dż, na przykład Georgia, czyli transliteracja angielskiej nazwy kraju. Georgia, dż, po prostu tak jak u nas. I ostatnia litera, litera występująca chyba najrzadziej ze wszystkich, bo występuje zazwyczaj tylko i wyłącznie w słowach zapożyczonych, jest to ch, zwykłe ch. Czyli na przykład halleluja, nie? Jak w kościele gruzińskim sobie pójdziecie i śpiewacie, to jest halleluja właśnie. Bardzo rzadko się używa tej litery, ale ona nadal istnieje w alfabecie i jest w miarę łatwa. To jest ch, to nie jest gardłowe ch, tylko ch powstające tutaj u nas tam z językiem i podniebieniem. Okej, mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie języka gruzińskiego bądź wymowy tych innych różnych rzeczy dziwnych, które tutaj wam dzisiaj powiedziałem, to zapraszam do pisania w komentarzach. Możecie też się do mnie odezwać na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze. Wszystkie linki macie w opisie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby być na bieżąco i zobaczyć inne ciekawe gruzińskie i nie tylko rzeczy, ponieważ na tym kanale będziemy się bardzo mocno od teraz zajmować językami. I możecie też pooglądać moje filmy z podróży. Zapraszam, bo są bardzo fajne, zwłaszcza z Białorusi albo z Portugalii. Jestem ich wielkim fanem, jako że je tworzyłem i spędziłem z nimi bardzo dużo czasu. Poza tym możecie zostawić lajeczka pod tym filmem. Jeśli wam się podobał, to dotrze wtedy to do większej ilości osób. I jak ktoś będzie chciał pojechać do Gruzji na wakajki, to sobie uruchomi to dwa miesiące przed i się zacznie uczyć alfabetu i będzie później mógł wszystko przeczytać w tej Gruzji. Także myślę, że jest to bardzo owocne, więc im więcej lajków, tym więcej osób w Gruzji będzie imponowało Gruzinom, że umie przeczytać te dziwne szlaczki. Jeśli chcecie wspierać moją działalność, to zapraszam was też na Patronite, możecie tam rzucić dowolną kwotę. W opisie filmu macie też link do mojego artykułu na Językowej Siłce na temat języka gruzińskiego. Zapraszam was do poczytania, do followowania również całego projektu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Nahuandis!